Interesuję się grami, odkąd pamiętam i wiem, że wielu z Was też. Wiem też, jak wielkie jest tak zwane zboczenie zawodowe w branży techniki estradowej. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak technicy oglądają koncert w telewizji. O panie, kto to panu tak spie... Tak, mniej więcej tak jak budowlańcy czyjąś robotę. Wyczulone oko technika wypatrzy case'y na kilometr i tak też było ze mną w przypadku gier. Ileż to razy morda mi się cieszyła, widząc kratownicę i oświetlenie. Wystarczająco, aby zrobić tą kompilację i spróbować przełożyć świat wirtualny na rzeczywistość. Zapraszam więc na moim zdaniem najlepsze światło-dźwięk klasery i multimedia w grach. 13. Minecraft. Zanim zacznę konkretną listę, myślę, że warto wyróżnić świat Minecrafta, ponieważ to, co ludzie tu budują, na to zasługuje. Znajdziemy tu chociażby scenę z Ultra Music Festival. Trzeba mieć naprawdę sporo czasu i zacięcia, aby coś takiego zbudować. Jednak umieszczam to jako ciekawostkę poza listą, gdyż lista obejmuje tylko gry od początku zrobione przez twórców owych gier. Miejsce 12. Mass Effect 2. Klub Afterlife to osadzone w grze miejsce, które ma ukazać nightclub w przyszłości w kosmosie. Nie spodziewajmy się tu więc fajerwerków, bo pozycja nie bez powodu jest ostatnia. Jak wiadomo, w przyszłości światło pójdzie do lamusa, a na piedestale staną ekrany LED, hologramy lub inna nieznana nam jeszcze technologia wyświetlania obrazu. Oczywiście jakieś światło jest i są to najprawdopodobniej retro lampy od Robe PAT 2013 w wersji nowszej. Tak czy inaczej, uczcie się multimediów, moi drodzy. 11. Just Cause 2. W tym usytuowanym na sterowcu klubie znajdziemy telewizory odtwarzające wizuale w 8 bitach. Prawdopodobnie z Atari. Są też węże LED RGB i zamocowane na kracie jakieś pary. W przypadku parów, których jest sporo, naprawdę ciężko jest się odnieść do rzeczywistości. Zarówno światło, multimedia i nagłośnienie jest tu na niskim poziomie, dlatego klub jest tak wysoko nad ziemią. Hech, 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 hech. 10. South Park. Gra posiada animację kreskówkową, więc nie znajdziemy tu zbytnio rzeczywistych artefaktów, natomiast gra zasłużyła na wysokie miejsce za inne aspekty. Mamy więc neony, kolorowe światło w postaci parów, kulę lustrzaną, nagłośnienie, pokój menadżera klubu pełen kasy i białego proszku, zaplecze pełne case'ów, kolumn i piecy gitarowych. Znalazł się nawet pecet na statywie, prawdopodobnie Griven. No i DJ, za którym stoi rak ze sprzętem od nagłośnienia. Warto zauważyć, że pary pod sufitem są ruchome mimo braku silników. Jest to w grach często spotykane zjawisko. Numer 9. Sleeping Dogs. Bam Bam Club, bez rewelacji i rozpychu, ale posiadający już ściany bąbelkowe, popularne w dzisiejszych dyskotekach. Są też paski LED, podświetlana podłoga i kilka kul. Ogólnie bida, ale można zauważyć, że właściciel jest prawdopodobnie akustykiem, ponieważ większość kasy poszła w nagłośnienie. No wszędzie tego naustawiał i nawieszał, nawet powpychał do dziur. Pod sufitem na kole z kraty wiszą cztery telewizory z wizualami puszczanymi za Amigi 500+. Przy lożach znajdziemy kubiki LED, a DJ nagniata z dwóch gramofonów. Prawie. Numer 8. Yakuza 0. Tu już skakujemy na wyższy poziom. Klub posiada świecącą, kolorową podłogę, ale chyba nie LED, gdyż każdy kwadrat posiada jeden kolor. DJ miksuje z 8 gramofonów i gdzieś tam ma ukryte jakieś konsole. Na pewno jest to mikser do dźwięku, ale mamy też chyba stolik do świateł. Wszechobecne podświetlenie żarowe, przypominające dzisiejsze sunstripy. W ogóle sunstrip powinien się nazywać retro. Albo retro sunstrip. Coś powinien mieć takiego w nazwie. Bo to stare urządzenie jest. No i teraz uwaga, jeden z moich ulubionych wynalazków oświetleniowych w grach. Pod sufitem wiszą kombajny, czy jak to się tam nazywa, które mało tego, że kręcą się w kółko, to są na ramieniu, które też się kręci i zmienia pozycję. No coś pięknego, jeżeli ktoś się z czymś takim spotkał w rzeczywistości, dajcie znać koniecznie. Mamy też oczywiście kulę lustrzaną i urządzenie przypominające duże sunstripy z dodatkowo świecącą obudową. W dodatku ruchome. Można? No i gdzieniegdzie wiszą pecety Grivena. Ogólnie duży plus dla twórców za kreatywność. Numer 7. Saints Row Get Out of Hell. W tej grze przenosimy się do samego piekła, żeby sprawdzić, od kogo to diabeł kupuje sprzęt do klubu. Poza oczywiście neonami można zauważyć lampy wbudowane w podłogę, przypominające Portman P3 Evo. Z sufitu magicznym sposobem świecą lasery, a ściana z kolumn głośnikowych ma piękne złote podświetlenie. Jak widać, w piekle światło i dźwięk współpracuje. DJ gra z deków i gramofonów, a parkiet wyłożono panelami przypominającymi panele 3D LED, które często widuje u chińskich producentów. Wszyscy, jak widać, są już na miejscu. Są też klubowicze i moi drodzy, wreszcie poznaję. Mianowicie znajdujemy się w klubie Lustra w Warszawie.
Numer 6. Psychonauts 2. Ta gra jest mocno oderwana od rzeczywistości, ale właśnie taka ma być. Natomiast niektóre lampy bardziej przypominają prawdziwe niż te u poprzedników. Chociażby te piękne pecety. Żeby nie mówić, że znowu Griven, może być to Brajtek BT Teatr 100 EC. Ale na wysokie miejsce gra zasłużyła smaczkami, które tu napotkamy. Spójrzmy na ten rozdzielnią i XR, co to w ogóle tam jest, i przede wszystkim backstage i scenę. Mamy masę case'ów, z czego niektóre opisane, którą stroną do dołu mają stać. Scena to abstrakcja z powyginanymi kratami i masą kolumn. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Pod sceną znajdziemy dziuplę dla techników, w której płacze walizka z brudnymi ciuchami po dwutygodniowej trasie. Numer 5. GTA 5. Znana gra tu i ówdzie i posiada dwie lokalizacje warte naszej uwagi. Pierwsza to Klub Vanilla Unicorn. Smutek niestety, gdyż nie możemy wejść do reżyserki, a jest co oglądać. Są komputery, coś co przypomina konsolety i kilka raków z osprzętem. Są też neony, kilka głośników, kula i sporo pecetów z różnymi filtrami. Druga lokalizacja jest ciekawsza, gdyż jest to amfiteatr z zamontowanym nagłośnieniem liniowym. A co to za nagłośnienie, to nie wiem. Pewnie jakiś Polanowski. Dość wiernie odtworzona budowla posiada na scenie wyposażenie zgodne z zasadami, czyli gaśnice. Chociaż jak ktoś miał szkolenie SEP, to wie, że urządzenia elektryczne gasimy gaśnicami proszkowymi lub śniegowymi. Sporo rozdzielni elektrycznych i bezpańskie piece gitarowe. Są dwa pary na statywach i pełno naświetlaczy roboczych. Generalnie piękne miejsce na granie. Duża przestrzeń na reżyserkę i dużo nagłośnienia. Kuloodpornego. Chyba. Numer 4. Max Payne 3. No tu już zaczynamy kolejny poziom. Klub posiada już przemyślane aranżacje oświetleniowe z Pixel Tube. To stare urządzenie, choć wykopane ostatnio z otchłani czeluści dzięki firmie Astera. Pod sufitem mamy tym razem coś, co wygląda jak profile ETC wiszące na sznurku albo na drucie, nie wiem. Tam! Ktoś wisi! Na suficie mamy słoneczko zrobione z sandblastów od ProLights. Jest dioda, są pary najwidoczniej LEDowe, sądząc po strobowaniu. A na DJ-ce poza gramofonami coś, co wydaje się być MPC od Akai. Co szczególnie mnie cieszy, gdyż takowe posiadałem. Nagłośnienie w systemie linowym. Idąc dalej, zaczynają się bardziej finezyjne instalacje z jakichś dziwnych paneli LED i masy neonów. Ogólnie bardzo ładnie urządzony. 3. Brutal Legend. Ta gra oparta jest na twórczości aktora Jacka Blacka, a konkretnie na jego muzycznej pasji. Trochę kontynuacja filmu Tenacious D Kostka Przeznaczenia, gdzie artyści wchodzą w konsztachty z siłami piekieł, aby stać się mega sławnym, dobrym zespołem. W grze trafiamy do świata, który jest światem zespołów i techniki estradowej. Dosłownie. W owym świecie poza Blackiem znajdziemy na przykład Ozziego Osborna i Remiego Kilmistera z Motorhead. A postacie, które się tu przewijają, to w dużej mierze technicy. A na zachodzie znani jako Rowdy. Tu prawie wszystko to krata, światło i kolumny. No i beczki z piwem, no bo jak inaczej. Sprzęt wygląda abstrakcyjnie, trochę jak w Psychonauts, ale spójrzcie na tych gości. Spójrzcie na te zakazane mordy, na te parszywe, przepite ryje. No wykapani jak ust. Numer 2. Sifu. Widać, że ta gra jest w miarę nowa, bo tu już mamy instalacje artystyczne. Neony rozrzucone po podłodze w nieładzie artystycznym wskazują kierunek na salę. W rzeczywistości zostałyby zadeptane po pierwszej imprezie, ale bardzo ładne. Sala główna, podobnie jak u poprzedników, masa pecetów ze skrzydełkami, ale pojawiają się już głowy. Śmiało mogłyby to być Martin Mac 250 Entur. Rocznikowo też by się zgadzało, bo jednemu łeb odleciał. No tu zaplusowali. DJ-ka suto obstawiona sprzętem, ale nie da się niestety zajrzeć. Widać, że ma tam jakąś elektrownię atomową. Oczywiście pełno głośników i uwaga, wisienka na torcie. Coś, za co gra dostała drugie miejsce. Reżyserka. Zapraszam. Bo nie jestem do bicia. Bo ja nie jestem. Tylko zajmuję się komputerem. Komputery i takie tam to prawdopodobnie Pro Tools, jakieś miksery i sporo przełączników od betoniarki. Generalnie wszystko w rozmiarze XXL, co chyba jest związane z grubymi okularami realizatora. Ten miły pan ma nawet jednego Maca w serwisie, co może oznaczać, że zajmuje się też światłem. Ma też straszny bajzel, pełno butelek i pudełek po chińskim żarciu. Pożegnajmy się. Miejsce pierwsze. Hitman 3. No dobra, dla tej gry powstał ten film. Klub ulokowany w Berlinie posiada wszystko, co powinien posiadać nowoczesny klub.
Miejsce przypominające basen, swoją drogą był podobny klub w Warszawie, jest uzbrojone w piksel tuby na każdej ścianie, parę LED oświetlające słupy, finezyjnie powieszone ekrany LED, artystyczne sześciany stóp, a nawet projektor za DJ-ką. I całość naprawdę mruga w rytm muzyki. To przemyślane i zaprogramowane show, które można nawet kontrolować. Poza jednym reflektorem, niczym z filmu Miś kręcącym się bez niczyjej ingerencji. Zaplecze to prawdziwe zaplecze techniczne. Pełno case'ów, kraty, raki ze wzmacniaczami, które możemy wyłączyć nawet. Na backstage'u znajdziemy techników palących szlugi i oczywiście koryto, z czego DJ nagminnie korzysta. No i DJ-ka i reżyserka w jednym. Mamy tu możliwość zrobić prawdziwe light show. Sprzętu jest masa, od syntezatorów po stare amplitunery i coś, co może być zarówno konsoletą Avolite Azure, jak i chińską interpretacją Command Winga od Grantmy. Pod sufitem zamontowano jakieś krzyżaki stóp LED-owych i bimy laserowe. Chyba nie muszę dodawać, że wszystko możemy zwiedzać w koszulce technika z identyfikatorem na szyi. Zasłużone pierwsze miejsce. Słowem końca, to nie są na pewno wszystkie gry, które powinny się tu znaleźć, natomiast to są gry, które po prostu miałem. Natomiast celowo ominąłem niektóre gry, takie jak Guitar Hero czy Fortnite Festival, ponieważ są to gry rytmiczne i nie pasowały mi do kontentu. No i tak na koniec, jeżeli Wam się podobało i dotrwaliście do końca, to podziękujcie nam za te godziny grania i ślęczenia przed komputerem, jakąś okejką lub komentarzem pozytywnym lub negatywnym. No i do widzenia.